tych dzisiejszych okolicznościach przyrody, jako że pięknie świeci słońce, przyjechaliśmy nad górną część rzeki Grabowej. Jestem w tej chwili w pradolinie szeroko rozumianej i w dolinie samej niewielkiej rzeki. Chcę Państwu przypomnieć, że my jesteśmy w takim miejscu, gdzie rzeka ma zaledwie w około 7 km do początku rzeki. Rzeka Grabowa początek swój bierze z jeziora Łąkie na wysokości 154 metry nad poziom morza, natomiast tutaj już zeszła na 100 metrów nad poziom morza, czyli ona jest, ma w tej chwili bystry prąd, słychać jak szemrze i ta rzeka przypomina tutaj absolutnie swoim charakterem rzekę podgórską. Czyli to, że ona szybko płynie i że ma właśnie takie pofalowane brzegi, czyli jak gdyby fale, powoduje, że ona jest doskonale utleniona. A samo dno rzeki jest wyłożone dosyć grubymi kamieniami i drobnym żwirem. W związku z czym ta rzeka się idealnie nadaje jako rzeka łososiowa czy pstrągowa do rozmnażania ryb łososiowatych. Dlatego ta rzeka w tej części, w której my stoimy tutaj, od źródła do kamiennego mostu, jest rzeką rezerwatową, czyli objętą jest ochroną prawną jako rezerwat faunistyczny. Ta rzeka przy wcale nie takim dużym poziomie wód, a w ogóle bez śniegu zimowego, ma taki wysoki poziom. Można sobie wyobrazić, że w czasie jakiejś ogromnej burzy, kiedy z gór, bo ona jest przecież, schodzi z takiej wysokości i cały czas tutaj są wzniesienia morenowe, ona z tego wszystkiego zbiera wodę, że ona ma tak wysoki poziom wody, że ona po prostu wyłazi z tych brzegów i rozpycha się tutaj na zewnątrz. I dlatego ona między innymi jest rzeką objętą skarpami, czyli w miarę uregulowaną. Podtrzymują ją również olsze i jesiony, w związku z czym ona tutaj się trzyma, jakoś jest przez przyrodę trzymana w ryzach. Czyli biorąc pod uwagę to, że ona zbiera dosyć dużą ilość wody, tłumaczy się właśnie tą szeroką doliną, bo bywają takie czasy, takie lata, takie wiosny, czy nawet środek zimy, kiedy ona jest całkowicie tutaj zalana wodą. Chciałabym, żeby te czasy nie minęły, żeby ta jednak woda się tutaj gromadziła, bo przecież woda zimowa jest coraz lepsza niż woda letnia, bo po burzy letniej woda bardzo szybko spływa w dół, rzeka ją odprowadza i przyroda z tego nie korzysta. Natomiast zimą, kiedy woda z topiącego się śniegu stagnuje i wysycona jest gleba tą wodą, to wtedy kanaliki glebowe pozwalają na przenikanie głębiej tej wodzie, czyli do niższych poziomów wodonośnych. I wtedy przez całe lato woda oddaje tą swoją zgromadzoną w glebie wodę, oddaje roślinom i oddaje powietrzu. Kiedy 4 lata temu przyjechaliśmy, tutaj nie można było w zasadzie pokazać piękna tej doliny, w ogóle tego, że to jest dolina, ponieważ była ogromnie zachwaszczona. No w tej chwili sądzę, że trzeba by było podziękować panu nadleśniczemu Nadleśnictwo Polanów, że tutaj jest tak pięknie wylizane po prostu, czysto. Wszystkie drzewa widać i widać sam cel naszej podróży. Rzeka Grabowa jako rezerwat faunistyczny to jest po prostu pretekst do tego, żeśmy przyjechali na most kolejowy ponad tą rzeką. Chciałabym jeszcze jedno zauważyć. Proszę nie mówić na ten most, że to jest wiadukt kolejowy, ponieważ wiadukt jest przeprowadzany ponad trudnymi miejscami suchymi, ponad terenami suchymi, bez wody, a most jest przenoszeniem, czyli jest drogą ponad wodą, czyli ponad rzeką, ponad zalewem, ponad innymi miejscami. To jest pierwsza taka uwaga. To nie wiadukt, tylko most kolejowy. Dlaczego on jest taki szeroki? No bo my jesteśmy w pradolinie. Rzeka występuje z brzegów. Niemcy to doskonale wiedzieli, sadowiąc ten most.
między rokiem 1903 a 1916. Czyli proszę zobaczyć, że wraz z nasypami ten most był budowany tyle czasu. On jest po prostu przepięknym obiektem architektury technicznej. No i teraz jak jest most w ogóle budowany? Bo my tak sobie patrzymy na most i mówimy most, ale nie wiemy jak on jest budowany. Ten most jest budowany specyficznie. On po pierwsze jest oparty na dwóch filarach w środku. Filarach potężnych, szerokich, o bardzo szerokich podstawach, bo to jest teren grząski. Zazbrojony dwutełownikami, bo to widać z góry spuszczone te dwutełowniki, z którymi się będą łączyły poszczególne przęsła. Natomiast filary boczne pełnią rolę przyczółków. One nie są filarami, bo filary boczne mostu, jeżeli ma most dwa filary i jest belka położona ponad filarami, to znaczy, że to jest most o dwóch przyczółkach. Przyczółek to jest filar posadowiony w gruncie, który jednocześnie odbiera naprężenia tego mostu i ciężary tego mostu. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję stalową, to widzimy, że ten most się składa z trzech części, jak gdyby. Dwa przęsła równe, czyli tak zwane pomocnicze i środkowe, cudowne, najdłuższe, czyli łuk wygięty do dołu. Nie wiem, czy Państwo widzieliście kiedyś most z łukiem skierowanym w dół. Prawdopodobnie jest to bardzo rzadkie zjawisko. Dlaczego nie jest skierowany do góry? Łuk stalowy, czyli kratownicowy, niezależnie od tego, czy on jest wygięty do góry czy do dołu, ma te same przełożenia, prawie te same. Czyli jest tak samo mocny, skierowany do góry jak do dołu. I do dołu są tak rzadko stosowane te konstrukcje, ponieważ dołem może przepływać na przykład jakiś stateczek albo jakiś pojazd z czymś tam wysuniętym i przez taki most by nie mógł się przedostać. A tutaj, ponieważ to jest na otwartym terenie, doskonale ten łuk wygląda. No i ten łuk, na ten łuk patrzymy. A jak na ten łuk patrzymy, to sprawia nam to przyjemność. I wyobraźmy sobie, że Rosjanie by go nie zniszczyli w tym 1945 roku i on nadal by tutaj kursowały pociągi. Proszę patrzeć, stoimy sobie na dole i patrzymy, jak wielka maszyna ciągnąca 40 wagonów naładowanych no, jakimś tam towarem, kamieniami załóżmy, powolutku przejeżdża przez ten most. No nie jest to cudowne wydarzenie? Cóż to jest kratownica? No jak popatrzymy na to oczyma chłopca, to wiemy, że kratownica to są te stalowe belki, które tutaj w przestrzeni oglądamy i połączenie tych belek jest specyficzne, bo kiedy ten łuk wytrzymałby takie obciążenie? Wtedy, kiedy te belki są ułożone trójkątnie, czyli od góry rozszerzają się do dołu albo do góry, niezależnie od tego, one zawsze wytrzymają ten sam ciężar. A jak Państwo wiedzą, łuk jest doskonałym konstrukcją do tego, żeby wytrzymać obciążenia, które na niego działają. Główne to przęsło jest oparte o filar i te boczne przęsła też są oparte o filary, więc te filary dokładnie odbierają ciężar i drgania. No i gdyby się tak przyjrzeć, to zobaczymy, że te pomocnicze przęsła, dwa boczne, nie są połączone dokładnie z tym przęsłem środkowym z łukiem. Dlaczego? No bo przecież most ma swoje naprężenia i musi pracować. I teraz te kratownice, czyli te konstrukcje dwutełowników i tych belek poprzecznych, czyli właściwie samego tego pomostu przęsła, są łączone ze sobą takimi płytami stalowymi. W jaki sposób są łączone? Wtedy dopiero co wymyślono prąd. Dopiero co zaczęto stosować spawanie, a gdzie tutaj spawać na takiej wysokości? W związku z czym most ten jest cały nitowany. Te nity są zrobione bardzo starannie i pięknie. Są punktowane jednakowo, żeby te naprężenia były oparte o całą płytę stalową, która łączy te konstrukcje. Gdybyście Państwo sobie zadali trud i popatrzyli, to wszystkie te dwutełowniki są łączone płytami stalowymi, zarówno jako zespół,
podłużnie, jak i te cięgła, które wychodzą do góry, które trzymają te konstrukcje. Ja to nazwałam stalową rozetą. To nie jest rozeta, to jest płyta stalowa. Jak niterzy pracowali? Musieli mieć rozgrzane nity, które zgrzewali razem i następnie specjalnym takim urządzeniem z półokrągłym zagłębieniem kształtowali łebki nitów. Czemu ja tak się rozwlekam? Bo to jest, proszę Państwa, to podkreśla i urodę, i staranność wykonania tego mostu. Dlaczego dzisiaj wróciliśmy do tego mostu? Proszę Państwa, dlatego, że ten most jest coraz mniej czerwony, coraz bardziej zaczyna nadgryzać go zły ząb czasu i należałoby ten most odnowić. I właśnie chcielibyśmy bardzo, bo przychodzą tutaj różne grupy ludzi, które oglądają ten most. Jest to duża atrakcja i dlatego myślę, że władze, które nas oglądają, no jakoś się zbiorą do tego, żeby ten most jakoś odnowić, zakonserwować i żebyśmy mogli przez następne 100 lat znowu go oglądać. My tu jeszcze wrócimy.